Słuchaj, a jak ci na imię? Lucja. A więc to dobrze. To mi przypomina moje dzieciństwo. Znałem dziewczynkę, której było tak samo na imię. Nazywałem ją Lusią. Więc słuchaj, Lusiu, byłaś pod panowaniem bieleckiego, takiego biednego lotrzyka, niemocnego, doszczętnie wypranego z talentu, ale ze straszliwą, zbrodniczą ambicją. Ja mu zostawiam majątek, patrz na te papiery. To wszystko ja napisałem, ja z mej duszy. No głupstwo, nie bawmy się w te frazesy. Wszystko, com przemyślał, com prześnił, całą zawartość mej duszy, tu w tym stosie papierów zostawiłem. A ponieważ wszystko, co przeżywał, w twórczą formę się przeobrażało, więc są tu i powieści, i nowele, i dramaty, i rozprawy. Wszystko, co chcesz. Teraz tu uporządkowałem. On tu za kilka godzin przyjdzie, zabierze to z sobą, rozumiesz? Nie. Jak to nie? Nikt o tym nie wie oczywiście, że ja mu to pozostawiam. On może to wydać jako swoje. Zerwala się. Nie pozwolę, krzyknęła. Znowu pociągnął ją na stolek. Tylko nie krzycz, obudzisz sąsiadów tam naprzeciw. Tu nie masz nic do pozwalania lub nie, bo to moja własność. I to taka, która dla mnie nie ma najmniejszej wartości. Bo ta tak zwana sława, potomność, mir... I szacunek pośmiertny społeczeństwa to glisty, na które się głupią rybkę zlapie, ale nie mnie. Ale czemu nie pijesz? Nóżkiem, duszkiem, duszkiem! Nalegał, wypila duszkiem. Tak, dobrze. Mówiłaś mi, że jest teraz ustawicznie wściekły. A wiesz dlaczego? Trawi go gorączka, kiedy ja wreszcie umrę. On jest biedny, dręczy go niepokój, że mógłbym to wszystko spalić. Chodzi jak obląkany dzień w dzień, czasem dwa razy na dzień tu przylatuje. Jego oczy jak psy policyjne na smyczy trzymane, a rwące się niespokojne, wężą po tym pokoju, a ja na to patrzę, i wstręt mój do ludzi urósł w nieskończoność. Szumska patrzyła na stos manuskryptów i nie mogła od nich oczu oderwać. Patrz, patrz uważnie! Byłaś poniewierana przez niego, po rynsztokach cię wluczył, niewolnicą jego byłaś, teraz ja dam ci nad nim panowanie. Teraz będziesz ty panią, rozumiesz? Jeszcze nie rozumiesz? Daję ci takie panowanie nad nim, jakiego jeszcze żadna kobieta nad mężczyzną nie miała. Jak robak będzie pelzał przed tobą, byś jego tajemnicy nie zdradziła, jednym słowem w prog go skruszyć będziesz mogła. Od ciebie będzie zależało, z wyżyny, na jaką go stawiam, w najgłębszą przepaść wzgardy go wtrącić. Lucja Stalech skamieniała. Po chwili podniósł głowę. A na wszelki wypadek, dla ostrożności, schowaj jedną część manuskryptów, byś miała broń przeciwko niemu. Golemi słowami się nie obronisz, a tak po jednym dziecku pozna się inne tego samego ojca. Widzisz, jaki ja przezorny. Jak to dobrze, że Cię spotkałem. Mam głęboką litość nad Tobą i wdzięczny ci jestem, że już teraz mogę przyrzeczenia mego dopełnić i do raju cię wprowadzić. Rajem tym to panowanie nad robactwem. Opatł i mruczał coś niewyraźnie. I zemsta może być rozkoszą dla tych, którzy do śmierci nie dojrzeli. Jak zechcesz, to się możesz pomścić, a jeśli zemsty nie zapragniesz, to wiedz, że cię już nie opuści, że będzie Cię na rękach nosił. Będzie warczał pod twoją rajt pajczą i czołgać się będzie pokornie u stóp twoich. Wstał, przeszedł się po pokoju potem siadł, wsunął się głęboko w fotel, przetarł w czoło. Czy to już wszystko? A, na wierzchu leży przypięta karta. Odczep i podżyj. — Wahasz się? Spojrzał na nią gniewnie. No, bez woli podeszła do stosu papierów, podarła wskazaną kartkę w kawałki. Wrzuć ją do pieca i spal. Posłusznie wykonała. Odetchnął głęboko, nalał kieliszki. Siądź, że proszę cię bardzo. Już teraz, spojrzał na zegarek, nie mam dużo czasu. Teraz jesteś panią. Jam cię panią uczynił. Jak to dobrze. A może ty go kochasz? No to tym lepiej. Będziesz szczęśliwa. Jakby ją ktoś harapem smagnął, Zerwala się na równe nogi. Nie bluźnij! krzyknęła, ale opamiętała się w tej chwili. Obejrzała się dokoła, jakby się lękala, że ktoś słyszy. Już go nie kocham, wyrzuciła przez zęby. Słyszał te słowa jak poświst dalekiej burzy. Nie przeszkadzaj mi teraz, rzekł zmęczony. Klękla przy nim obiele jego kolana. Jedną ręką gładził machinalnie jej włosy, drugą wyjął nieznacznie epruwetkę z kieszeni. Wsypał całą zawartość do szklanki wina. Wstań. Było coś w jego głosie, co jej kazało słuchać. Popatrzyła na jego wpół nieprzytomnie i nagle szarpnęła go za ramię. Nie słyszysz, co mówię? Nie kocham go już! Odsunął ją cicho od siebie. Jeszcze jedno muszę zalatwić. Zapomniałem całkiem, że policja może się w całą sprawę wydać. Siadł przy biurku. Jezus Maria dyszala. Co ty chcesz robić? Co ja chcę robić? Spojrzał na nią zniecierpliwiony, ale w tej chwili się opanował. — Słuchaj, Lusiu, możesz w tej chwili mnie opuścić, albo jeżeli chcesz tu pozostać, to bądź spokojna. — Ja do siebie przynależę i nikt, nawet ty, ani na sekundę, nie wpłynie na to, co ja zrobić postanowiłem. — Tu masz klucze od domu — otworzył drzwi. — Tędy wyjść możesz, a teraz daj mi spokój. Opadła na łóżko. Widziała, jak coś pisze. Klatł papier do koperty. Wstał od biurka, popatrzył na nią. — Chodź bliżej, tak, tu usiądź. Jeszcze chwila czasu. Szkoda, żem cię tu zaprosił. Trudno mi się z tobą rozstać. Wyciągnął rękę po szklankę, ale ręka jakby zdrętwiała. zamarła na krawędzi stołu. Tylko oczy, zalopotale niespokojnie, wpili się w nią głęboko. Tylko nie krzycz, szeptał. Na nic się to nie zda. To piorunem działa. Nie krzycz, milcz. On Bielecki tu zaraz przyjdzie. Schwycił za kieliszek, wypił go duszkiem do dna, zerwał się szybko i rzucił się na łóżko. Zrobiła ruch, jakby się ku niemu rzucić chciała. Otworzyła usta, jakby do jakiegoś strasznego krzyku, ale oczy jego w nią wlepione nakazywały milczenie. Widziała, jak raz, drugi i trzeci drgnął, podrzucił i skręcił się w konwulsji, a potem jeszcze jeden skurcz i całe ciało wyprężyło się w stygnącej martwocie. Chwilę stala obezwładniona wyciągnęła ramiona, zatrzepotała nimi jak człowiek, który tonie i runęła na ziemię. Kiedy Lucja przyszła do siebie, świtalo w pokoju. Przysiadła na podloce, obejrzała się dookoła i zwolna przytomniala. Wiedziała, że coś się strasznego stało. Coś, czego by na pewno myślą objąć nie zdolala. I to przeświadczenie nie pozwalało jej się z miejsca ruszyć, ani oczu odwrócić. Rozciągnęła się krzyżem na ziemi. Raz jeszcze poderwala ją ta sama szatańska sila i wyginala przemocą w tył ale i tym razem się jej oparła. W tej samej chwili jela przytomnieć. zebrała wszystkie siły, szarpnęła się i dźwignęła na nogi. Teraz kurczowo chwyciła się o burącz poręczy, wsunęła się głęboko w fotel, przymknęła oczy, bo wiedziała, że gdy je otworzy, to to... to co? Spytala się siebie z nierazka. Co? Co? Wsłuchiwała się w siebie, ale nie otrzymała odpowiedzi. Niecierpliwilo ją to więc, wolna ukradkiem, poczęła zergać po pokoju. Światło dzienne zaczęło oblizywać przedmioty na niej. lampa już dawno zgasła, a z mroku wylaniały się szare ściany, parę obrazów na nich zawieszonych. Ujrzala stosy papierów na stole, dużą białą kopertę. Potem oczy jej padły na własną rękę, która dziwnie po sukni blądzila, widziała końce bucików, które wystawały spod jej spódnicy, i znowu przymknęła oczy. Bo wiedziała, że w tym pokoju jest jeszcze coś, na co by żadną miarą patrzeć nie mogła. Coś dziwnego się w niej działo. Czuła dokładnie, że się rozdwaja. Jakieś siły w niej się zmagali w dyszących zapasach. Z gluchej ciemni wlaniali się ramiona, które podrzucali się w górę, jakby się czegoś uczepić. Chciały, opadali bezwładnie, jakby je coś niewidzialnego bezustannie miażdżyło. W gluchych odmętach wirowały dwie gwiazdy, które się wzajem wchlonąć chciały, a w dzikim poświście konali chrapliwe krzyki: ratunku, ratunku. Wszystkie siły zebrała, by jasność, która się w niej nagle stala, ogarnąć, opanować. Ale nie. Ta jasność była zimna, szklista, bierna, żadnego jej bólu nie sprawiała. Było to jakby miała w swym mózgu brylę lodu której zamknięte w niej zimne światło promienialo na zewnątrz. Lęk topniał, nikl, przerażenie rozsypywało się w tuman pylu, który się rychło rozwiał na wszystkie wiatry, a w jej duszy zapanował zimny, głuchy spokój. Coś w niej umarło, coś się w zaciekłej walce oderwało od niej, teraz miała spokój.